Cześć, tu Chroniczynka. Chcę Wam przybliżyć zespół przewlekłego zmęczenia. Choroba ta nie jest w Polsce dobrze znana, więc dziś zacznę od ogólnych informacji na jej temat, a w przyszłości mam zamiar zrobić bardziej szczegółowe filmy informacyjne na temat historii tej choroby, diagnostyki, symptomów i leczenia. Przygotowałam tę prezentację, ponieważ sama choruję na tę chorobę i nie znalazłam niczego podobnego po polsku. Chcę w przystępny sposób podzielić się informacjami, które zgromadziłam przez wiele lat i w miarę możliwości pomóc innym chorym. Szczególnie tym, którzy są na początku swoich zmagań z tą chorobą. Zaczęłam zauważać u siebie pierwsze symptomy w 2019 roku, zostałam oficjalnie zdiagnozowana rok później i od tego czasu wiele się nauczyłam o tej chorobie i po kilkuletnich zmaganiach mam ją w dużej mierze pod kontrolą. Oprócz własnego doświadczenia będę też korzystać z badań, publikacji naukowych i innych źródeł medycznych, do których linki znajdziecie poniżej. Co to jest zespół przewlekłego zmęczenia? W dużym skrócie to długoterminowa, wielosystemowa choroba, która może mieć dewastujący wpływ na wydolność i jakość życia pacjentów. Jest to bardzo kontrowersyjna choroba, ponieważ mimo milionów chorych na całym świecie jest stosunkowo mało zbadana. Nie ma medycznego konsensusu odnośnie przyczyn, diagnostyki, symptomów, sposobów leczenia, ani nawet nazwy. Zacznijmy więc od nazwy. W krajach anglojęzycznych choroba ta została opisana pod nazwą myalgic encephalomyelitis, ME, w 1956 roku i po raz pierwszy sklasyfikowana przez Światową Organizację Zdrowia pod tą samą nazwą w 1969 roku. Później postanowiono zmienić nazwę na chronic fatigue syndrome, CFS, czyli zespół przewlekłego zmęczenia, aby brzmiała bardziej zrozumiale. Niestety, doprowadziło to do strywializowania tak tej choroby, jak i pacjentów, a także błędnego diagnozowania z CFS ludzi zmagających się z innymi chorobami wywołującymi zmęczenie, takimi jak depresja albo nowotwory. Wielu pacjentów nie lubi używać nazwy CFS, zespół przewlekłego zmęczenia, ponieważ sugeruje ona, że pacjenci żyjący z tą chorobą są po prostu trochę bardziej zmęczeni niż zdrowi i nie oddaje ona, jak wielu różnych symptomów się doświadcza, albo jak trudne jest funkcjonowanie z tą chorobą i woli używać nazwy ME. W 2015 roku podjęto próbę przemianowania tej choroby na SEID, Systemic Exertion Intolerance Disease, choroba systemowej nietolerancji wysiłku. Ale ta nazwa się nie przyjęła. Światowa Organizacja Zdrowia używa tak nazwy ME/CFS, jak również zespół zmęczenia postwirusowego, Post-Viral Fatigue Syndrome. I pod taką nazwą klasyfikuje ją jako chorobę układu nerwowego, czyli neurologiczną. Ponieważ większość badań do tej pory używała ME, CFS albo obu z tych nazw, większość literatury medycznej używa ME/CFS, kiedy dyskutuje tę chorobę. W Polsce zwykle używana jest nazwa zespół przewlekłego lub chronicznego zmęczenia, bądź syndrom chronicznego zmęczenia lub przemęczenia, ale widziałam też próbę spolszczenia bardziej preferowanej przez pacjentów nazwy ME na bólowe zapalenie mózgu. Osobiście preferuję nazwę ME, ale na potrzeby tego filmu użyłam też zespół przewlekłego zmęczenia, ponieważ zdaję sobie sprawę, że jest to bardziej spopularyzowana nazwa w Polsce i tego terminu mogą używać osoby szukające informacji o tej chorobie. Jaka jest różnica pomiędzy przewlekłym zmęczeniem a zespołem przewlekłego zmęczenia? Przewlekłe lub chroniczne zmęczenie to symptom, który występuje w wielu jednostkach chorobowych, np. w anemii, cukrzycy, chorobach tarczycy, nowotworach, hipotonii, chorobach nerek i tym podobne. To zmęczenie, które jest chroniczne, czyli długotrwałe bądź nawracające, ale jest tylko symptomem, a nie samodzielną jednostką chorobową. Zespół przewlekłego zmęczenia, ME/CFS, to jednostka chorobowa objawiająca się między innymi przewlekłym zmęczeniem, a także wieloma innymi symptomami. Stąd syndrom, czyli zespół symptomów występujących razem, z których najbardziej dominujący to przewlekłe zmęczenie. Co powoduje ME/CFS? Przyczyny mogą być wielorakie. Najczęstsza przyczyna to infekcja wirusowa, np. Epstein-Barr albo ludzki wirus opryszczki, czy też COVID. Jest możliwe, że u wielu osób cierpiących na long COVID czy zespół post-COVID rozwinął się zespół przewlekłego zmęczenia. Inne przyczyny to zakażenia bakteryjne, np. zapalenie płuc,
Trauma fizyczna lub emocjonalna, np. wypadek samochodowy, operacja, poród lub śmierć bliskiej osoby, a także może istnieć komponent genetyczny, ponieważ w niektórych rodzinach jest więcej niż jedna osoba chora na ME/CFS. Kiedy rozpoznaje się ME/CFS? Nie ma jednoznacznego testu klinicznego albo markera biologicznego pozwalającego zdiagnozować ME. To znaczy, że nie można na przykład zrobić badań krwi i na podstawie wyników ocenić, czy ktoś ma ME czy nie. Dlatego jest to w dużej mierze diagnoza wykluczenia, ponieważ podobne symptomy mogą występować przy wielu innych schorzeniach, które mają markery biologiczne. W procesie diagnostycznym istotne jest wykonanie testów na te inne schorzenia i dopiero jeśli te testy są negatywne i nasze symptomy pokrywają się z ME/CFS i nie mogą być wytłumaczone przez inne schorzenia, zaczynamy proces diagnostyczny ME/CFS. Różne kraje, a nawet różne instytucje w tych krajach, czy wręcz różni naukowcy, potrafią stosować różne kryteria diagnostyczne, co oznacza, że trudniej jest uzyskać dobry obraz tej choroby albo znaleźć skuteczne metody leczenia. Podstawowym symptomem, który musi występować, jeśli rozważamy diagnozę ME/CFS, jest PENE, Post-Exertional Neuroimmune Exhaustion, także znane jako PEM, Post-Exertional Malaise, które po polsku oznacza mniej więcej powysiłkowe wyczerpanie neuroimmunologiczne. PENE jest definiowane jako nieproporcjonalne pogorszenie stanu zdrowia zarówno po wysiłku fizycznym, jak i psychicznym czy emocjonalnym. Objawia się to wzmożonym zmęczeniem fizycznym i psychicznym, bólami mięśni, arytmiami serca i tym podobne. Te objawy mogą utrzymywać się od kilku godzin do kilku dni, a odpoczynek i sen nie przynoszą ulgi. W dużym skrócie, po jakimkolwiek większym wysiłku czuję się, jakbym miała silną grypę. Inne symptomy to obezwładniające zmęczenie, brak regeneracji energii podczas snu, trudności z zasypianiem, problemy z pamięcią czy koncentracją, tak zwana mgła mózgowa, dolegliwości żołądkowe, nadwrażliwość na światło, nietolerancja zmian temperatury, bóle głowy, mięśni i stawów, nadwrażliwość chemiczna, wypadanie włosów i wiele, wiele, wiele innych. Jak poważna jest ta choroba? Według badania z 2020 roku ME/CFS jest bardziej obezwładniająca i ma większy wpływ na jakość życia, funkcjonowanie w życiu codziennym, możliwości zatrudnienia i edukacji, a także zdolności zarobkowe, niż inne poważne i lepiej zbadane choroby, takie jak stwardnienie rozsiane, przewlekła niewydolność nerek, rak płuc, udar mózgu czy cukrzyca typu drugiego. Około 75% pacjentów nie jest w stanie pracować. Szacuje się, że 25-29% pacjentów albo nie jest w stanie wyjść z domu, albo jest przykuta do łóżka. Chorują tak dzieci, jak i dorośli, niezależnie od pochodzenia czy środowiska, aczkolwiek około 80% chorych jest płci żeńskiej. To choroba przewlekła i może trwać latami. Całkowite wyzdrowienie jest rzadkie i dotyczy tylko około 5% pacjentów. Symptomy mogą się zmieniać, pozostawać takie same lub się stopniowo pogarszać lub polepszać. Większość pacjentów doświadczy ciężkiej lub bardzo ciężkiej postaci choroby w którymś momencie życia, zwykle w początkowej ostrej fazie albo podczas nawrotu. Różni pacjenci z ME mogą mieć różnorakie doświadczenia. Niektórzy są w stanie funkcjonować dość dobrze, czasem nawet pracować, inni mają ograniczoną wydolność i potrzebują pomocy w wielu codziennych czynnościach, a jeszcze inni są ciężko chorzy. Osoby z bardzo ciężką postacią choroby wymagają całodobowej opieki, są przykute do łóżka, nie są w stanie się samodzielnie poruszać, jeść lub mówić. Amerykańskie stowarzyszenie ME/CFS szacuje, że od 17 do 24 milionów ludzi na świecie choruje na tę chorobę, więc nie jest ona wcale rzadka. Mimo tego jest bardzo słabo zbadana i często nie jest uczona w szkołach medycznych, więc wielu lekarzy nie wie, jak ją diagnozować, ani jak pomóc pacjentom. Z tego powodu wielu chorych nie ma świadomości, że choruje na tę właśnie chorobę i ma trudności w uzyskaniu diagnozy. Szacuje się, że 84-91% chorych nie jest diagnozowana.
Niektóre kraje, takie jak Wielka Brytania czy USA, poczyniły duże kroki w dofinansowaniu badań, a także edukacji lekarzy i wprowadzeniu rozwiązań systemowych, aby pomóc pacjentom chorym na ME/CFS. W tych krajach jest możliwe uzyskanie świadczeń dla niepełnosprawnych pacjentów chorych na tę chorobę. Kraje, które prowadzą ewidencję, notują między 0,3 do 1,9 przypadków ME/CFS w populacji ogólnej. Jeśli choroba ta w Polsce jest równie powszechna, a nie ma przyczyny, dla której miałoby się to znacząco różnić, na przykład od Wielkiej Brytanii, oznacza to między 113 do 718 tysięcy chorych. W tym momencie nie istnieje lek albo terapia, która leczy ME/CFS, aczkolwiek jest wiele rzeczy, które można zrobić, aby nie pogarszać choroby i zwiększyć szansę na poprawę swojego stanu. Przede wszystkim należy unikać PENE lub PEM, czyli wyczerpania fizycznego, intelektualnego bądź emocjonalnego. To często oznacza, że należy zwolnić, wprowadzić przerwy między czynnościami i robić mniej niż do tej pory, żeby nie pogorszyć swojego stanu, co po angielsku zawiera się w terminie pacing. Warto też uregulować sen, zadbać o dietę i wyeliminować stresy. Zdaję sobie sprawę, że to może brzmieć trywialnie i jest to bardzo trudne, jeśli ktoś już ma niesamowicie mało energii, ale jest bardzo potrzebne, żeby zapewnić mocno choremu ciału odpowiednie warunki do regeneracji. Mimo że nie ma leku na ME/CFS, warto zadbać o dolegliwości towarzyszące, na które medycyna pomaga, na przykład bóle albo problemy żołądkowe. Istnieją też suplementy, które mogą poprawić ogólne samopoczucie albo zmniejszyć symptomy u niektórych chorych, takie jak witamina B12 albo koenzym Q10. Kiedy byłam w najcięższym stadium choroby, byłam przykuta do łóżka. Nie byłam w stanie zrobić najprostszych czynności wokół siebie, takich jak ugotowanie sobie posiłku czy umycie się. Sięgnięcie po szklankę wody było olbrzymim wyzwaniem i miałam momenty, kiedy nawet nie mogłam się komunikować. Teraz, choć wciąż mam MI i zdecydowanie nie jestem zdrowa, w dużym stopniu odzyskałam kontrolę nad moim życiem. Szacuję, że odzyskałam około 60% wydolności i jestem w stanie nagrać na przykład tę prezentację. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat zespołu przewlekłego zmęczenia ME/CFS, mam zamiar zrobić bardziej szczegółowe filmy na temat historii, diagnostyki, symptomów, a także mojej osobistej drogi do lepszego zdrowia. Także zapraszam do subskrybowania, komentowania i polubienia tego filmu. Do zobaczenia następnym razem!